Radio M 107 i 6 FM. Rozmowa poranka. 8:13 na zegarze. Witam Państwa raz jeszcze i witam naszego gościa. Dzisiaj prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pan Tomasz Bednarek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie prezesie, znów przyjmowane są wnioski w programie Czyste Powietrze. Była chwila przerwy, nazwanej przerwą techniczną, związanej między innymi z oprogramowaniem. No ale od poniedziałku znów składane są wnioski. Mimo że niektóre media, niektórzy obserwatorzy twierdzą, że to może być zanegowane przez Unię Europejską, o czym za moment. Najpierw zapytam, czy te wnioski rzeczywiście masowo spływają do państwa, zainteresowanie jest duże i to może odmienić rzeczywistość naszą? Tak, od poniedziałku faktycznie wznowiliśmy nabór wniosków do programu Czyste Powietrze. Przerwa, która była związana była z ulgą termomodernizacyjną, która od 1 stycznia obowiązuje i dostosowaniem tego programu do tych nowych przepisów, ale od poniedziałku już wnioski są przyjmowane, zainteresowanie znów jest bardzo duże i wiele osób już przychodzi, już składa te wnioski. Kilkadziesiąt wniosków pierwszego dnia po wznowieniu naboru, także to jest skala znowu bardzo duża zainteresowania. Czy to oznacza, że ze złożeniem wniosków, a potem z jego realizacją mogą być problemy? Za dużo wniosków, za długie kolejki? Nie, kolejek aż tak bym nie powiedział, żeby były kolejki. Natomiast, paniki nie ma. Natomiast program jest programem wieloletnim. To jest program 10-letni. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. Także tu każdy ma czas na to, żeby ten wniosek złożyć i te środki, które są w programie przewidziane, są tak duże, że nie ma takiej obawy, że trzeba się śpieszyć, żeby dla kogoś tych środków brakło. To teraz zapytam o te wątpliwości, bo czytamy, że program przewiduje dopłaty za wymianę kotłów do ogrzewania domów, ale nie znika problem potencjalnej niezgodności programu z prawem unijnym, co może dla obywateli skutkować ryzykiem zwrotu dopłat. Tak może być rzeczywiście? Nie ma ryzyka zwrotu dopłat. Program na chwilę obecną jest programem krajowym, programem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, realizowanym wspólnie z wojewódzkimi funduszami. I na chwilę obecną jest finansowany ze środków krajowych. Także w momencie, kiedy w przyszłej perspektywie będziemy rozmawiać o współfinansowaniu tego programu ze środków unijnych, to wtedy faktycznie będą prowadzone negocjacje dotyczące warunków realizacji tego programu i być może wtedy jakaś zmiana nastąpi. Na dzień dzisiejszy jest to program finansowany ze środków krajowych i nie ma tutaj obawy, aby ktoś, kto złożył wniosek, dostał dofinansowanie, musiał je potem zwracać. Jeśli chodzi o środki krajowe, to też nie zaneguje nikt tego, że to jest dofinansowanie do urządzeń na przykład spalających węgiel, mimo że to nie jest w Unii dobrze widziane? Nie, tu też nie ma takich obaw, aby to było zakwestionowane. Ten program przewiduje w pierwszej kolejności i zachęca do tego, aby ludzie jednak podłączali się do sieci ciepłowniczej bądź wymieniali ogrzewanie na ogrzewanie gazowe. Natomiast pod pewnymi warunkami, jeżeli nie ma możliwości innych, to wtedy dopuszcza faktycznie finansowanie wymiany źródła ciepła także na węglowe, ale wyłącznie te kotły, które spełniają te najwyższe normy, kotły piątej klasy, dodatkowo spełniające warunki ekodesignu. Panie prezesie, dzisiaj, choćby dzisiaj, Dziennik Zachodni pisze, że jak mówią eksperci, od 24 lat do 100 lat potrwa w Polsce walka ze smogiem. Pana zdaniem bardziej 24 czy bardziej 100 lat? I czy w ogóle uda się zwalczyć smog w 100%? Ja myślę, jestem przekonany, że uda się to zrobić. Nie będzie to oczywiście proces krótki, trwający rok czy dwa lata. Natomiast no, mam nadzieję, że będziemy się zbliżać do tej dolnej granicy, do tych 20 kilku lat, a nie tej górnej granicy. Bo tak chociażby program Czyste Powietrze został rozpisany na 10 lat i przewiduje w tym okresie 10-letnim znaczącą poprawę i rozwiązanie tego problemu ze smogiem. I to widać poprzez instrumenty, które zostały uruchomione. Po raz pierwszy w skali naszego kraju tak duże środki są przeznaczone na właśnie walkę ze smogiem. To jest, przypomnę, 100 miliardów w ramach programu Czyste Powietrze i dodatkowo instrumenty chociażby w postaci ulgi termomodernizacyjnej. Jeżeli złożymy te elementy do kupy, to
okaże się, że ta dynamika chociażby wymiany kotłów w domach jednorodzinnych zwiększyła się znacząco. I to przyspieszenie pozwoli, mam takie przekonanie, że to przyspieszenie pozwoli nam, że ta walka ze smogiem stanie się wreszcie skuteczniejsza niż do tej pory. Czy wystarczyło to, co do tej pory się działo, czyli wymiana na przykład starych pieców węglowych na te zasilane ekogroszkiem? Czy powinniśmy iść jeszcze krok dalej? To, o czym zresztą pan mówi, tak, że przyłączenie do miejskiej sieci albo choćby przejście na ogrzewanie gazowe. Chcemy wyeliminować zupełnie węgiel, na przykład ekogroszek? My oczywiście zachęcamy do tego, żeby tam, gdzie jest to możliwe i tam, gdzie istnieją czy są budowane sieci ciepłownicze, aby ludzie przyłączali się do tych sieci, bo to jest ten sposób ogrzewania, który jest najbardziej ekologiczny i najbardziej efektywny. Dlatego na pewno zachęcamy do tego, nie wykluczając innych możliwości. Natomiast należy też zwrócić uwagę, że wymiana kotła to nie wszystko, co powinniśmy zrobić w naszych domach. I dlatego też ten program przewiduje nie tylko dopłaty po prostu na wymianę starych kotłów, ale jest programem kompleksowym. On obejmuje oprócz wymiany źródła ciepła termomodernizację, wymianę okien, wymianę drzwi, ocieplenie ścian, ocieplenie stropów, ale także posiada te elementy związane z odnawialnymi źródłami energii, czy montaż pomp ciepła, czy instalacje fotowoltaiczne w domach jednorodzinnych. To jest to, do czego zachęcamy. I takie kompleksowe rozwiązanie w naszych domach, w domach jednorodzinnych, to jest to, co przynosi właśnie największy efekt ekologiczny. O ile pamiętam, chyba Słowacja się chwaliła tym, że u nich się udało, nie wiem czy wszędzie, ale w niektórych miastach nawet chyba do 90% gospodarstw przyłączyć do tej miejskiej sieci. U nas też jest to możliwe? Znam przykład miasta, gdzie zaczęto inwestować, ale no, ktoś by musiał dopłacić więcej mieszkańcom, żeby się rzeczywiście przyłączyli. Kto by to miał być i kto powinien wziąć na siebie ciężar no, takiej kompleksowej zmiany w ogóle struktury ogrzewania? No, kwestia dopłat, czy do tych użytkowników, którzy na przykład przyłączają się do sieci ciepłowniczych, czy zmieniają ogrzewanie na gazowe, no, to jest problem i to jest kwestia, która powinna zostać rozwiązana prawnie. My w ramach programu zachęcamy do tego, finansujemy te koszty inwestycji, aby tutaj odciążyć mieszkańców. Natomiast finansujemy także i wspieramy także zakłady ciepłownicze, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w tym, aby modernizowały i rozbudowały swoje sieci. I tutaj jako Wojewódzki Fundusz także mamy ofertę w ramach programu operacyjnego Infrastruktura Środowiska Działanie 1.7 na rozbudowę tego typu infrastruktury sieciowej i to myślę też pozwoli większej ilości podłączyć się do sieci ciepłowniczej, ale oprócz tego, tak jak pan redaktor mówił, potrzebne są także te zachęty w postaci na przykład ulgi w cenie gazu, czy jakichś preferencyjnych cen właśnie na ogrzewanie. A jesteśmy w stanie doprowadzić do takiej sytuacji, jak choćby ta wspomniana słowacka, że no niemal 100% mieszkańców, myślę tu głównie o indywidualnych odbiorcach, przyłączy się do sieci miejskiej, no bo teraz jest tak, że może by ich chcieli, ale muszą sfinansować w jakimś tam stopniu też z własnych pieniędzy przyłącze. Muszą, na przykład kupili niedawno piec gazowy, no to właściwie już pewną inwestycję mają za sobą i teraz nie bardzo widzą powód i ekonomiczną zachętę, żeby się przełączać do sieci miejskiej. To chcemy tak, czy niekoniecznie? Ja myślę, że to nie jest to proste do realizacji, natomiast jest to możliwe. Wymaga to jednak, tak jak powiedziałem, połączenia wielu instrumentów i współpracy zarówno takich instytucji jak Wojewódzki Fundusz, ale także samorządów gmin, zakładów ciepłowniczych, ale także na wyższym szczeblu rozwiązań prawnych, aby to było możliwe, ale także potrzebna jest tutaj edukacja ekologiczna, edukacja w tym zakresie, bo
bo my to widzimy w rozmowach z ludźmi, z mieszkańcami, którzy do nas przychodzą, że dzisiaj mamy także, dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy także problem świadomościowy, aby zrezygnować z tego ogrzewania starego typu, aby unowocześnić to ogrzewanie w naszych domach, więc oprócz rozwiązań finansowych, oprócz wsparcia finansowego, oprócz rozwiązań prawnych, takich jak chociażby uchwała antysmogowa, która nakazuje pewne działania dla mieszkańców, to potrzeba jest także jeszcze tej edukacji i tej poprawy świadomości, aby właśnie tak kompleksowo rozwiązywać ten problem w miastach. A te, na koniec zapytam, tę świadomość to pozytywnym czy straszącym przekazem powinniśmy kształtować? Bo wydaje się, że zachęt było dużo, a mentalność nie do końca się zmienia. To może trzeba nas wszystkich postraszyć. Ja myślę, powiedzmy w tym negatywnym sensie, mamy uchwałę antysmogową. To jest uchwała, która nakazuje, wyznacza terminy, kiedy należy dane źródła ciepła wymieniać. A edukacja, o której ja mówię, to edukacja w tym pozytywnym zakresie, aby wykształcić pewne nawyki, aby przekazać pewne informacje, że... Ale do tego nie trzeba zmiany pokoleniowej? To się da w ogóle... Przyzwyczajenia są drugą naturą. Ja wiem, ale dlatego mówię, że oprócz wsparcia finansowego i prawnego potrzeba jeszcze tej edukacji, potrzeba pokazania ludziom, że to przejście czasem z tego tradycyjnego kopciucha na nowoczesne systemy ogrzewania niekoniecznie wiąże się z tym, że będzie w domu zimno, że będzie dużo drożej. Musimy uzupełnić te instrumenty finansowe o te działania edukacyjne, bo widzimy z tym na dzisiaj faktycznie problem, że część ludzi właśnie starszego, przede wszystkim starszego pokolenia boi się podejmować tych decyzji o tych inwestycjach termomodernizacyjnych. No to w takim razie odwagi życzymy wszystkim. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Tomasz Bednarek, dzisiaj był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu także. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.